to znowu ten czas w roku. NBA wraca do nas z sezonem, który wreszcie zapowiada się jak świeże bułeczki z rana, więc nie wiem jak wy, ale już na samym starcie NBA 2K20 wydawało się mieć pewną przewagę nad swoimi poprzednikami. W końcu jak tu nie chcieć pobawić się w pick and rolla z LeBronem i Anthonym Davisem, jak nie masakrować ligi nowymi Clippers z Paulem George'em i Kawhiem Leonardem, wreszcie jak nie przekonać się na własne oczy, jak bardzo ssący będą za kilka tygodni New York Knicks. Spoiler, będą. Bardzo ssący. Cała liga smakuje zupełnie inaczej i ta wciąż najlepsza koszykówka na gamingowym rynku na pewno na tym skorzysta. Problem polega tylko na tym, że sama ze słowem inaczej wciąż nie ma zbyt wiele wspólnego. Bo nie ma się co oszukiwać, 2K20 to raczej odświeżona wersja poprzednich części, a nie złamanie schematu i pójście w zauważalnie nowym kierunku. 2K podarowało nam oczywiście trochę rzeczy, których nie było, w grze pojawiła się WNBA i całkowicie zmieniony tryb MyGM, ale to pierwsze posłuży raczej jako ciekawostka, szansa na zdominowanie kilku spotkań Eleną Delladon, a w drugim dostajemy po prostu bardziej frustrującą wariację na temat MyLeague, pełną ograniczających nas punktów akcji, braku możliwości zmiany długości kwart i głupich zachcianych GM-a, który nie wiedzieć dlaczego, nie chce zostawić mojego Derricka Favorsa w spokoju. Co ci zrobił mój Derrick Favors, koleś? Nowości nie są więc raczej czymś, czego odkrywanie zajmie wam dużą ilość czasu, a to co zmieniło się w pozostałych, tych o wiele bardziej popularnych trybach, to głównie kosmetyka. Niewielkie zmiany, które odbywają się raczej na dalszym planie, co nie znaczy oczywiście, że są bezużyteczne. My Career na przykład otrzymało pewnie najlepszą historię kiedykolwiek, bez denerwujących Azjatek i imion pokroju Frequency Vibrations, a z wreszcie najpełniejszą drogą do NBA, jaka kiedykolwiek pojawiła się w serii. Nie uciekniemy oczywiście od trochę trywialnej fabuły, w której znowu dowiadujemy się, że są w tym życiu rzeczy ważniejsze niż koszykówka, ale w przerwach od słuchania Stringera Bella i Rosario Dawson otrzymujemy całkiem obszerny draft combine i szansę na wygranie ligi letniej, a to wszystko bez uczucia nadmiernego cringe'u i ciągle łapania się za głowę, co w przypadku serii 2K już jest niemałym sukcesem. Warto zresztą w tym momencie zaznaczyć, że za tą kinową część My Career odpowiada Spring Hill Entertainment, studio LeBrona Jamesa i Mavericka Cartera, którzy także pojawiają się w grze i którzy w 2021 roku podarują światu drugą część kosmicznego meczu. Jeśli ten kilkugodzinny epizod w 2K20 ma być jakąś zapowiedzią sequela legendarnego filmu, to myślę, że jesteśmy w całkiem niezłych rękach. Z drugiej strony, nasze wybory w trybie wciąż wydają się niestety całkowicie pozorne. Nieważne, którą opcję zaznaczymy, gra i tak posuwa się we wcześniej zaplanowanym tempie, a my, choć to nasza kariera, nie mamy na to wielkiego wpływu. Czasami zdecydujemy tylko, czy lepiej pójść na trening, czy sesję zdjęciową, ale pod koniec i tak zostaniemy wsunięci w dokładnie to, czego oczekuje od nas 2K20. No i nie wiem, czy komuś to jeszcze przeszkadza, ale znowu jesteśmy tym biednym drewienkiem na 70 punktach overallu, który jakimś cudem lata odrzutowcem z LeBronem i pije Gatorade z Karlem Antonym Townsem. Szkoda tylko, że za tygodniówkę wciąż ledwo starcza na opaskę na głowę. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że progres naszego zawodnika wygląda w 2K20 dużo lepiej. Już demo pokazało, że możemy pozwolić sobie na więcej, a pełna gra potwierdziła to wszystko, między innymi nowym systemem odznak, do których nie jesteśmy teraz przywiązani na stałe. Możemy je wymieniać, a w rezultacie w jakiś sposób odkrywać nowe wersje tego samego gracza. Sam progres też wydaje się nieco szybszy niż w poprzednich częściach, dzięki czemu wszechobecne mikrotransakcje proponowane przez 2K niemal na każdym kroku nie wydają się być jedyną możliwą drogą do stworzenia zawodnika, którego na początku sobie wymarzyliśmy. Miejscem, gdzie mikrotransakcje stają się jednak problemem, jest tryb My Team, a raczej My Casino. To naprawdę niesamowite, ale wygląda na to, że 2K przestało nas nawet oszukiwać. Flipery, ruletki, to wszystko uderzy was po oczach, gdy wejdziecie do koszykarskiego Ultimate Team, a otwieranie paczek, choć wciąż sprawia tą samą okrutną frajdę, nadal pozostaje całkowicie nieopłacalne, jeśli nie jesteście w stanie zainwestować w nie dodatkowych złotówek albo chorej ilości czasu. Liczba godzin, które trzeba by poświęcić, aby złożyć prawdziwie dobrą drużynę, zamyka się w co najmniej 3 cyfrach, a szkoda, bo to tryb, który naprawdę ma potencjał i mógłby stanowić jedną z ciekawszych form konsolowej rozgrywki. Na razie jednak ma więcej wspólnego z symulacją kasyna, za wstęp do którego trzeba jeszcze cholera zapłacić. Ale wśród wszystkich trybów, mikrotransakcji i filmów reżyserowanych przez ekipę LeBrona, NBA 2K20 to przede wszystkim symulacja koszykówki i wierzcie lub nie, ale to właśnie ten element wypada najlepiej. Poza kilkoma wyjątkami, sorry Nikola, gracze są jak najbardziej zbliżoną wersją samych siebie, a też cała otoczka wirtualnych meczów pozwoli wam zapomnieć, że do pierwszego
każdego gwizdka NBA. Został jeszcze ponad miesiąc. Wywiady z graczami, żyjąca publika, to wszystko oczywiście już było, ale w tym roku jest jeszcze bardziej. Do tego stopnia, że naprawdę trudno wyobrazić sobie koszykówkę, która na konsoli czy PC-cie wyglądałaby lepiej. Bardzo przyjemnie, choć to pewnie kwestia mocno subiektywna, wygląda też sam gameplay. Nie opiera się już na pustym bieganiu w jedną i w drugą stronę, żeby pokonać przeciwników, nieważne czy realnych, czy komputerowych, naprawdę trzeba myśleć, wykorzystywać mismatche, niepotrzebne podwojenia i przede wszystkim różnice szybkości. To chyba największe usprawnienie 2K20. Grubo ponad dwumetrowy center nie doścignie już w kontrze De'Arona Foxa czy Jamoranta, przez co wysokie pick and role i wynikające ze zmęczenia podania wzdłuż parkietu mogą bardzo szybko się zemścić. Czasami warto więc zdjąć palec z R2 i zabrać się za powolne budowanie akcji, szukając czystej pozycji do rzutu. Równie dobrze wygląda też kontrola nad piłką. W grze jest coraz więcej płynności, a pomaga w tym fakt, że dribbling w coraz mniejszym stopniu polega na animacjach, które muszą się odbyć, a w większym na naszych konkretnych decyzjach z graczem na piłce. Chyba po raz pierwszy grając w 2K czułem aż taką wolność w poruszaniu, co w niektórych sytuacjach kończyło się naprawdę efektownie, ale w innych uczyło też pokory. Ciągłe męczenie prawej gałki może się szybko zemścić, bo brak pomysłu połączony z brakiem ciągle spadającej kondycji jest w tej grze naprawdę rzeczą, po której straty stają się częstsze, a błędy łatwiejsze do popełnienia. I to właśnie NBA 2K20. Gra skrajności. Nie pozbawiona tych samych wad co poprzednicy, frustrujących mikropłatności i sztampowych historii, ale też gra, która w samej swojej istocie, koszykówce, nie ma sobie równych. Gra, która na pierwszy rzut oka nijak się nie zmieniła, ale też gra, której sama kosmetyka dodała zaskakująco sporo świeżości. Jeśli więc oczekujecie jakiejś konkretnej oceny, myślę, że można ją zamknąć całkiem klasycznie. Rozsądnym można na 10.